3 stycznia, godzina 18 wybiła, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na spotkanie z piosenkami dla babci i dziadka. Już nie mogłam się doczekać, żeby Wam je pokazać. Poczekam chwileczkę, aż się tutaj zbierzemy. Już widzę, że ktoś się pojawia. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi miło. O, już trochę więcej jest osób. Świetnie. Słuchajcie, dajcie znać, czy dobrze wszystko widać. Czy będzie dobrze słychać. O, dzień dobry, witam Was. Bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj potańczymy i pośpiewamy i pogramy też dla babci i dziadka. Witam bardzo serdecznie, witam, witam Was, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że już się odzywacie, to fantastycznie. Witam bardzo serdecznie, witam. Dzisiaj będziemy grać, dzisiaj będziemy tańczyć. Dzień dobry, super. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby nie klikać w żadne podejrzane linki. My się postaramy na bieżąco blokować jakieś takie niechciane tutaj spamy i w ogóle, ale wiecie jak jest, żadne podejrzane linki. Wszystko się dzieje tutaj na żywo na profilu, także w żaden link nie trzeba wchodzić. Witam Was bardzo serdecznie. No dobra, już trochę nas jest. Słuchajcie, to zatrzymam to nasze tło. Za chwilę będziemy oczywiście tańczyć, śpiewać i tak dalej. Witam Was bardzo serdecznie, witam. Słuchajcie, mam ogromną przyjemność pokazać Wam najnowszy nasz zestaw piosenek, nasz pakiet. Słuchajcie, 100 lat babciu, 100 lat dziadku. Będzie 5 piosenek, które będziecie mogli wykorzystać. Chciałam, żeby to był pakiet nie tylko babciodziadkowy, w sensie, żeby on nie był tylko jednorazowy, żebyście nie musieli go wykorzystywać tylko w tym okresie dla babci i dziadka, ale żebyście mogli wykorzystać, o już widzicie, coś się pojawia, także nic dziwnego nie klikamy, my już tu będziemy działać i usuwać to, co jest podejrzane. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, więc wracam do tego. Chciałam, żeby ten pakiet zawierał nie tylko piosenki, które wykorzystacie na Dzień Babci i Dziadka, ale z których będziecie mogli korzystać całą zimę i nie tylko. Więc będą dwie piosenki, które typowo będą dedykowane babci i dziadkowi. Pojawi się taka piosenka, którą możecie wykorzystać przez całą zimę, bo będzie to po prostu prosta zimowa zabawa. I będzie oczywiście też piosenka, którą będziecie mogli wykorzystać przez cały rok. A wszystko to też będzie oczywiście wpisane w scenariusz przedstawienia, więc zrobimy, słuchajcie, teraz tak, że najpierw pokażę Wam wszystkie piosenki, które znajdują się w pakiecie, a na końcu, jak już dotrwamy do końca wszyscy i wytrzymacie tutaj ze mną do końca, to przeczytam Wam fragmenty scenariusza i pokażę, w których momentach te piosenki są po prostu, w które momenty są wpisane. Dobra, pamiętajcie, że nic dziwnego nie klikamy. Witam jeszcze wszystkich, komu jeszcze nie odpowiedziałam, tego witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy. Droga babciu, drogi dziadku, już od rana jest na stronie, także można się rejestrować. I tylko powiem, że do 21 stycznia wszystkie te piosenki będą w pakiecie. Po 21 stycznia one zostaną rozdzielone, będzie można nabyć je osobno. Ale do 21 stycznia będą w pakiecie w obniżonej cenie. Dobra, czyli mamy 5 piosenek, wersje wokalne, instrumentalne i scenariusz. To co? Zaczynamy od pierwszej. Dzień dobry, kto jeszcze dołącza. Dzień dobry. Zaczynamy od pierwszej. Ta piosenka też będzie jakby otwierała scenariusz, czyli otwierała nasze przedstawienie. Całe to przedstawienie będzie w konwencji koncertu zimowego, czyli to nie będzie żadne opowiadanie o zimie, opowiadanie o babci, dziadku, czy o młodości babci, dziadku. Nie, 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 nie. Całe przedstawienie jest zachowane w konwencji zimowego koncertu, czyli mamy zimowy koncert, który dedykowany będzie, czy dedykujemy babci i dziadkowi. Więc zacznijmy od pierwszej propozycji. Będzie to propozycja otwierająca właśnie nasze przedstawienie dla babci i dziadka. Będzie to prosty taniec. Ustawiamy, słuchajcie, wszystkie nasze dzieci w kole. Będziemy tańczyć w kole, odwracać się do tańca, będziemy oczywiście buzią do babci i dziadka i wspólnie będziemy wykonywać kilka prostych gestów. Ale zaczynamy, że razem dziś wesoło zatańczymy, razem dookoła się kręcimy, a potem uwaga, pomachamy i będą takie sygnały do machania. Będzie raz, dwa i tupniemy, tup, tup, podskoczymy, hop, hop i klaśniemy, klap, klap, a na koniec obrót zróbmy też i pokażemy babciu, dziadku, dla Was taniec ten i potem będzie melodia do tańca, gdzie będziemy tańczyć jedną nóżką, drugą nóżką, drugą nóżką, młynek zrobimy, obrót dookoła i znowu jedna nóżka, druga nóżka, obrót zrobię, stop, albo będzie czas na podanie rąk, to też od Was będzie zależało, jak ten motyw instrumentalny wykorzystacie. Dobra, słuchajcie, tu jedziemy. Jedziemy z pierwszą propozycją tańca, który będzie otwierał nasz zimowy koncert dla babci i dziadka. Uwaga, uwaga. Pierwsza propozycja. Teraz uwaga, przerwa na reklamę, bo ja muszę włączyć muzykę.
klaśniemy, podskoczymy i klaśniemy. Aplauz! A na koniec obraz zróbmy też. Co? Babciu, dziadku, dla nas tani też. Najpierw jedna noga, potem druga noga. Teraz płynek. Aplauz! Najpierw jedna noga, potem druga noga. No i obrót zrobię. Ostatni raz. I dziadka. I to będzie pierwsza piosenka, która będzie właśnie wprowadzała nas w cały ten scenariusz, czy w całe to przedstawienie, albo będzie po prostu tańcem, który wykorzystacie sobie, żeby zatańczyć na powitanie babci i dziadków. Bardzo prosty taniec do wykonania w kole, w parach, to też możecie zdecydować, jak będzie dla Was lepiej. No i co jest prostego, cała prostota tkwi w tym, że piosenka jakby podpowiada gesty, które dzieci mają wykonywać. No dobra. Ale ponieważ wiadomo, że przedszkolaki są najlepszymi tancerzami na świecie, no i to też chcą babciom i dziadkom udowodnić, to słuchajcie, do kolejnego tańca wykorzystamy sobie chusteczkę. Ja wzięłam chusteczkę w kolorze czerwonym, no bo wiadomo, dzień dobry. Słuchajcie, od razu odpowiadam, jak już widzę komentarze. Słuchajcie, w pakiecie macie teksty wszystkich piosenek, oczywiście opisy tych tańców, filmy instruktażowe też są, więc tam wszystko też będzie zawarte. Dodatkowo oczywiście live będzie zapisany, także będziecie mogli sobie do tego wrócić. Słuchajcie, taniec chusteczką, z kolorową chusteczką, to będzie druga propozycja taneczna. Bardzo prosty też, ale bardzo ładny i bardzo efektowny. No i tutaj robotę zrobi kolorowa chusteczka. Ja wzięłam w kolorze czerwonym. Dzieci moje też będą miały w kolorze czerwonym. No bo wiadomo, że czerwony kolor to, słuchajcie, jest symbol tej miłości do babci i dziadka. W związku z tym, słuchajcie, kolor czerwony mojej chusteczki możecie wziąć różnokolorowe. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby każde dziecko miało chusteczkę, słuchajcie, przed sobą. Każde dziecko ma chusteczkę przed sobą i będziemy tańczyli w rytmie walca. Będziemy szli dookoła naszej chusteczki, kolorową, mam chusteczkę i klaśniemy. Raz i dwa, raz i dwa. Gdy ją wezmę w swoje ręce, to uwaga, tańczy, tak? Raz i dwa. I teraz z jednej strony, tralali, tralala, pokazujemy. Tańcz chusteczko ma i z jednej tralali, tralala i zakręcimy się z naszą chusteczką na paluszkach, po czym ją odłożymy. No i jakby są trzy powtórzenia w tej piosence, więc trzy razy wykonujemy dokładnie to samo. Bardzo prosty taniec. Pięknie będzie wyglądało, jeżeli dzieci ustawicie w szachownicy albo w rozsypce. Każdy ma właśnie przed sobą jedną kolorową chustkę i wykonujemy kilka prostych kroków. Zobaczcie. Teraz do muzyki. Dobra, przerwa na reklamę, przerwa na reklamę. Włączam muzykę. Thank you.
możemy rzucić tą chusteczką albo odłożyć. Z młodszymi dziećmi nie podajemy sobie z rąk do rąk, tylko pokazujemy z jednej tralali i z drugiej tralala. Tańcz chusteczko ma i znowu tralali, tralala, wiruj dookoła. Wiruj wesoło, jak wiruję ja. Ale chodzi o to, że te młodsze dzieci na pewno nie dadzą rady Wam przyłożyć z rączki do rączki w odpowiednim tempie, więc z młodszymi dziećmi po prostu dwoma rączkami pokazujemy z jednej strony tralali i z drugiej tralala. Dobra. No widzę, co tu się dzieje w komentarzach. Pamiętajcie, w żadne dziwne linki nie klikajcie. Dobra, troszeczkę zwolnimy teraz, słuchajcie. Był taniec na powitanie. Taniec z chusteczką, taki w rytmie walca, to teraz, słuchajcie, pogramy na instrumentach. No bo oczywiście jak zimowy koncert, to bez instrumentów się nie obejdzie, więc teraz też pogramy na instrumentach. Już Wam pokażę, że w Waszych babciodziadkowych pakietach znajdziecie właśnie plansze do instrumentacji. I to będą dwie plansze. Jedna plansza to będzie na kolorowe dzwonki, jeżeli macie, jeżeli korzystacie, a jeżeli nie macie, nie korzystacie, to druga propozycja instrumentacji będzie na takie tradycyjne instrumentarium przedszkolne, szkolne, żeby... Słuchajcie, uważajcie na te dziwne komentarze, żeby nic naprawdę się nie działo, żebyście w nic dziwnego nie kliknęli. My tu staramy się reagować. Dobra. Okej, okay. Czyli teraz przechodzimy właśnie do instrumentacji. Jedna to właśnie na kolorowe dzwonki, a druga na instrumentarium takie klasyczne, przedszkolne, szkolne. Czyli będą tutaj i marakasy, i janczarki, które jakby są nierozłączne z zimą. I będą trójkąty, klawesy, czyli to, co macie na pewno w placówkach. Dobra. Jeżeli chodzi o piosenkę, to będzie, słuchajcie, piosenka, która będzie nadawała się i do grania na instrumentach, i do masażyku, i pojawi się tutaj również zabawa muzogramowa. Więc potem pokażę Wam, jak sobie tą piosenkę możecie wykorzystać jako masażyk, albo po prostu zabawę taką do rysowania. Idę patrzeć. Dzień dobry. Słuchajcie, zaraz będę jeszcze odpowiadać właśnie a propos pakietu, tylko właśnie zagram Wam tą instrumentację, a potem porozmawiamy sobie jeszcze o pakiecie. Dobra, Śnieżyk z dzwoneczkami, moi kochani. Śnieżyk z dzwoneczkami, taki jest tytuł. I będzie to piękna zimowa kołysanka właśnie wpleciona w zimowy koncert dla babci i dziadka. Ja pokażę Wam najpierw propozycję z dzwonkami, taką najtrudniejszą, bym powiedziała, a potem pokażę, jak sobie ją uprościć. No i potem pokażę Wam w drugiej kolejności instrumentarium takie klasyczne. Czyli właśnie te nasze trójkąciki, janczary i tak dalej. Słuchajcie. Będzie o tym, że pada sobie biały śnieżek i on tak lecąc z góry gra sobie kołysankę i ta kołysanka będzie właśnie tutaj, dzwonki będą miały tą swoją rolę kołysankową, więc ja dłużej nie opowiadam, tylko zapraszam Was teraz do śnieżnej kołysanki. I teraz przerwa na reklamy, bo ja muszę włączyć muzykę. Thank you.
najtrudniejsza, słuchajcie, wersja tej kołysanki, ponieważ w tej najprostszej wersji, którą przewidziałam dla moich maluszków, one pokazują maluszki, mają przed sobą dzwoneczki naciskane i pokazują, że biały śnieżek pada, pada, pada i kołysankę dla nas gra. I w tym momencie, kiedy gra kołysankę, to tylko grają te dźwięki kołysanki. Już idę czytać dla dzieci wiekiem... No i teraz właśnie pytanie o wiek dzieci, dla jakich przewidziany jest ten scenariusz. Słuchajcie, tekst, ja Wam potem na samym końcu pokażę tekst, więc musicie sami ocenić, na ile Wasze dzieci dają radę. Ja przewidziałam tak 4-5, maluszki sobie poradzą, ale kwestie będą dla nich dość skomplikowane, więc może z maluszkami, jeżeli będziecie chcieli robić, bo dadzą radę z kolei maluszki, dadzą radę i grać i tańczyć, bo pokazuję Wam kilka wariantów zabaw i piosenek na filmach instruktażowych. Ale kwestie będą dość trudne do wypowiedzenia, więc maluszki niekoniecznie sobie z tymi kwestiami dadzą radę. Kołysanka oczywiście jest w pakiecie. Wszystkie te piosenki, które teraz Wam pokazuję, są w pakiecie wersji wokalnej, instrumentalnej. Z tym, że teraz pokażę Wam właśnie drugą wersję instrumentacji kołysanki. Może dwa powtórzenia tylko. Pokażę Wam na takim klasycznym instrumentarium, jeżeli nie macie dzwonków kolorowych. Dobra, to przejdźmy do drugiej wersji tej instrumentacji. I tak jak powiedziałam, 4-5 będzie ten scenariusz taki w sam raz. Dla 6-latków będzie do zrobienia w tydzień, a maluszki z kolei dla nich będą dość trudne te kwestie, ale poczekajcie do końca, ja na końcu Wam odczytam fragmenty tego scenariusza i ocenicie sami, jaki jest poziom trudności samych kwestii. Jeżeli chodzi o koszty, słuchajcie, wszystkie piosenki w wersji wokalnej, instrumentalnej, opisy, cały scenariusz, nutki do piosenek, i filmy instruktażowe, koszty to jest 39 zł do 21 stycznia. Także potem będę też Wam linkowała w żadne dziwne linki, błagam Was, nie wchodźcie, ja potem Wam będę podsyłać na bieżąco linki do pakietów. Dobra, słuchajcie, śnieżek z dzwoneczkami, czyli nasza propozycja instrumentacji, a teraz na instrumentach, takich klasycznych instrumentach perkusyjnych dostępnych w Waszych placówkach. Muzykącik.pl i do zakładki pakiety muzyczne. Nie na stronę sklepu, tylko na naszą stronę muzykącik.pl. Kto będzie chciał, słuchajcie, poczytać o szczegółach pakietu albo no to dajcie po prostu znać w komentarzach, ja potem będę Wam linkowała pakiety po naszym spotkaniu, dobra? Oczywiście te wszystkie plansze macie dostępne w Waszych skryptach. I będzie można sobie zagrać na kilka różnych sposobów, bo jest to instrumentacja przewidziana i dla maluszków, i dla średniaków, a dla starszaków pokazałam Wam na samym początku z kolorowymi dzwonkami.
Okej. Okay. Oczywiście nutki też macie. Chciałam Wam pokazać, ponieważ to jest świetna też piosenka do masażyków albo do zabawy muzogramowej. Teraz będziecie mieli oczywiście odwrócony obraz, bo ja mam kamerę tutaj z przodu, ale chciałam Wam pokazać, to jest świetna zabawa również do rysowania, czyli tu, gdzie grał nam trójkącik, zobaczcie. Trójkąt, tutaj trójkąt, a tu były klawesy były i tu był trójkąt, tu był trójkąt, a tu klawesy były. Więc pokażę Wam. Tak samo możecie dzieci usadzić, słuchajcie, w kole, bo też bardzo mi zależało, żeby to nie były piosenki takie na raz, tylko żeby to były też piosenki, które wykorzystacie sobie w ciągu roku właśnie szkolnego, przedszkolnego do różnych innych aktywności. Stąd też właśnie wplotłam w scenariusz babci i dziadka takie piosenki, z których możecie skorzystać nie tylko w kontekście przedstawienia. Tak jak powiedziałam, na samym końcu Wam odczytam fragmenty przedstawienia i pokażę, w których momentach są te piosenki wpisane. Ale teraz, jeżeli chcemy sobie śnieżek z dzwoneczkami wykorzystać jako masażyk czy jako zabawę muzogramową, pokażę Wam dosłownie fragmencik. Ale mam sobie ta piosenka taką magię, słuchajcie. Możemy właśnie porobić kropeczki na plecach, słuchajcie. Na plecach kropeczki i jeszcze jedna na głowie. I rączki pokazują na plecach. Śnieżek cichuteńko. I teraz koło zatacza. I znowu biały śnieżek, kołysankę dla nas gra. A tu? Jaką gra? Zobaczcie. Hop, teraz hop, teraz bum, 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 bum. Teraz bum, teraz bum, teraz bum, 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 bum. I słuchajcie, możemy na przykład teraz zmienić partnera do masażyku, jeżeli chcecie sobie wykorzystać w formie masażyku. Do kolejnego rysowania muzykrawą, prawda? I po plecach kolegi, koleżanki. Śnieżek cichuteńko mieli wszystko wokół nas. I znowu po plecach, koleżanku. Śnieżek kołysankę dla nas gra. A my do kartki. Dodatkowo są tylko trzy powtórzenia, więc nie będzie się dzieciom dłużyło, ale też macie fajny pomysł właśnie na relaks. Ale w przedstawieniu jest wykorzystana w formie instrumentacji. Znaczy, wplotłam do przedstawienia instrumentację do tej piosenki w trzech wariantach. Dla maluszków, dla średniaków i dla starszaków. Dobra, kochani, już było spokojnie, już było, więc za spokojnie nie może być, bo jak w przedstawieniu też jest mowa o tym właśnie, że to święto babci i dziadka wpisane jest w ten zimowy okres. Zimowy okres, kiedy wiadomo, czeka się na śnieg, chociaż u nas dzisiaj, jak ja mówię o tym, to pada deszcz za oknem, słuchajcie. Ale cała konwencja właśnie tego zimowego koncertu wokół śniegu też się toczy. Więc i my teraz babci i dziadka będziemy chcieli zabrać do zimowej zabawy. I będzie to właśnie taka też piosenka, którą w sobie wykorzystacie w przedstawieniu, ale możecie się do niej bawić na co dzień z dziećmi, tym bardziej jak jeszcze spadnie śnieg za oknem, albo jak nie spadnie, tylko będziecie chcieli sobie wyobrazić ten śnieg, słuchajcie, to ta piosenka nada się idealnie. Ale będzie o tym, że zima, zima, zima woła nas, na zabawy w śniegu przyszedł czas. Zima, 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 pada śnieg, a my wszyscy razem chodźmy bawić się. I jak będziemy się bawić? Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że śnieżek z nieba leci, więc będziemy pokazywać. Śnieżek z nieba leci, tapu, tapu, tap i będziemy łapać płatki śniegu. A ty płatki śniegu łap, 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 łap. Słychać już na śniegu tupu, tupu, tup. Potem lepimy śnieżną kulkę i rzucamy bum. I znowu śnieżek z nieba leci, tapu, tapu, tap. A ty płatek śniegu, co robimy? Łap, 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 łap. Słychać już na śniegu tupu, tupu, tup. Na saneczki już siadamy i pędzimy w dół. I teraz tak, fajnie by było, gdybyście do przedstawienia ustawili dzieci w kole i saneczki po prostu w kole. Wszyscy tańczymy buzią do naszej babci i naszego dziadka. I potem koło jakby rotuje się, obraca i te dzieci, które były z przodu, idą z boku albo z tyłu, ale nasze saneczki po prostu imitują, naśladują tą jazdę z górki. Dobra.
No to co? Zabawy na śniegu. Zabawy na śniegu, żebym za dużo znowu nie gadała. Tylko bierzemy, porywamy, słuchajcie, babcię i dziadka, porywamy teraz do zabaw na śniegu. Babcie i dziadka do tej zabawy wciągnęli. To jest właśnie pretekst do tego, żeby babcia z dziadkiem na śniegu pobawili się razem z nami. Dobra, jeszcze jedna piosenka i przeczytam Wam fragmenty właśnie scenariusza. Zobaczycie, gdzie, w których momentach jest wpisana ta piosenka. No, dobra, kochani, będę potem odpowiadała. Oczywiście, słuchajcie, mówię jeszcze raz, że wszystkie piosenki w pakiecie macie w wersji wokalnej, instrumentalnej, macie wszystkie nutki, opisy, macie wszystkie, wszystkie plansze, które Wam przed chwilą pokazywałam, to wszystko tam jest. Opisy i filmy instruktażowe też są, więc się nie martwcie, że czegoś zapomnicie. Poza tym ten live też będzie zapisany. Dobra! Kochani, kochani, no dobra. Poszaleliśmy z babcią i z dziadkiem na śniegu, to teraz przyszedł czas na takie zakończenie przedstawienia, ponieważ to przedstawienie, co tak myślę, jest 20-25 minut, będzie bardzo krótkie. Jest to prawda 28 kwestii, ale przeważnie dwuwersowych. Możecie sobie je połączyć, żeby było... Aha, i pytanie jak szybko. Kochani, u nas można korzystać z tej formy przelewy 24, więc jeżeli skorzystacie z przelewów 24, to w ciągu 5 minut macie materiały u siebie, nie ma żadnego problemu. No, dobra. Życzenia. Życzenia. No najważniejsze w całym przedstawieniu dla babci i dziadka, w święcie babci i dziadka, to dobre życzenia dla babci i dziadka. Więc to będzie taka piosenka, która będzie kończyła właśnie nasze przedstawienie dla babci i dziadka i też będzie, słuchajcie, formą złożenia życzeń. Będzie to 100 lat dla babci i 100 lat dla dziadka. I będziemy śpiewać o tym, że jest ktoś ważny na tym świecie, kto święto ma. Tra-la-li, tra-la-li, tra-la-la.
i z tej okazji dzisiaj tańczę, dzisiaj śpiewam, gra tralali, tralali, tralala. I będzie taka część instrumentalna. Ja zakładam, że ustawienie jest w szachownicy właśnie. Każdy ma swoje miejsce w rozsypce i będziemy robili parę kroków do przodu, obracali się dookoła i będziemy śpiewali i pokazywali, że 100 lat babciu ma i będziemy szli do tyłu i do tyłu i do tyłu i do tyłu. Znowu obrocik, obrocik, obrocik. I ty dziadku żyj 100 lat. I będzie to forma właśnie złożenia życzeń muzycznych babci i dziadkowi. Kochani, pakiet jest dostępny na naszej stronie, na muzykondzi.pl w zakładce pakiety muzyczne i tam znajduje się na samej górze. Jak będziecie chcieli, to ja potem po spotkaniu będę linkować. Dobra, składamy życzenia babci i dziadkowi. Do roboty, słuchajcie, do roboty. Składamy 100 lat dla babci i dziadka. Przedstawienia dla babci i dziadka. Czyli zobaczcie, w tym pakiecie znajdziecie nie tylko piosenki, które są dedykowane bezpośrednio babci i dziadkowi, ale też takie, z których skorzystacie całą zimę. I nie tylko, bo przecież taniec z chusteczką możecie sobie wykorzystać nawet, słuchajcie, w kolejnych innych przedstawieniach, bo on nie jest związany z żadną porą roku. Dobra. Tak jak powiedziałam, w pakiecie znajdziecie wszystkie te piosenki w wersji wokalnej, instrumentalnej, wszystkie opisy, nutki piosenek, teksty piosenek. Znajdziecie oczywiście na końcu właśnie scenariusz przedstawienia. I teraz fragmencik Wam pokażę tego naszego przedstawienia. Całe przedstawienie pokażę Wam na końcu. Na końcu Waszych skrytach, jeżeli będziecie odbierali PDF-a, to też właśnie będzie po jakimś czasie, jak przesuniecie w dół, będzie scenariusz przedstawienia. I scenariusz właśnie otwieramy oczywiście powitaniem babci i dziadka. Będziemy witać i będziemy się zastanawiać, cóż to za okazja, to przecież żadna zagadka, bo dzisiaj muzykować będziemy dla babci i dziadka. Kochana babciu, dziadku kochany, ten koncert Wam będzie dedykowany, więc teraz zakręćmy wielkie koło dla babci i dziadka, zatańczmy wesoło. I po tych słowach, zobaczcie, one są podzielone, te kwestie, na dwa wersy, więc myślę, że możecie dla dzieci starszych nawet połączyć kwestie poszczególnych dzieci w trochę dłuższe, bo one są, będą trudne do wypowiedzenia. Tak jak Wam mówiłam, dla maluszków mogą być trochę bardziej skomplikowane, ale przeważnie są dwuwersowe, jest ich 28. Dobra, i po tym, że zakręćmy wielkie koło, zatańczmy wesoło, jest ta piosenka, którą pokazywałam Wam na samym początku, gdzie będzie, że razem dookoła zatańczymy.
Oczywiście, bo też pytacie o zaświadczenia, tak? W pakiecie macie dołączone, słuchajcie, zaświadczenia o uczestnictwie w webinarze. Dobra, i po tych słowach właśnie zakręcimy wielkie koło, na babci dziadka zatańczmy wesoło. Macie tą piosenkę, którą pokazywałam Wam na samym początku, czyli razem dziś wesoło zatańczymy, razem dookoła się kręcimy, pomachamy, klaśniemy, tupniemy i tak dalej. I ta piosenka właśnie otwiera przedstawienie. Po czym, kochani, kolejne dzieci mówią, że przecież babciu, dziadku właśnie, czy Wy wiecie, że jesteśmy najlepszymi tancerzami na świecie? No oczywiście, że babcia z dziadkiem wiedzą. Więc co by na to goście mieli, gdybyśmy znów zatańczyli? I oczywiście kolorowe chustki teraz się przydadzą, one nas w tańcu pięknie poprowadzą. No i tu wiadomo, że będzie co? Będzie taniec z chusteczką, czyli ten kolorową mam chusteczkę, raz i dwa, raz i dwa. No. Więc jak już, słuchajcie, zatańczyliśmy z chusteczką, no to jest trochę o tym, że przecież Dzień Babci i Dziadka to w kalendarzu ważna data, na styczniowe, zimowe dni przypada. No i dzieci mówią o tym, że zima to jest piękna, mroźna pora roku, która ma w sobie mnóstwo uroku, że najbardziej dzieci się cieszą, kiedy co się dzieje, kiedy śnieżek z nieba leci. No i śniegowe płatki, gdy tak lekko spadają, cichutko kołysankę grają. Czyli jak kołysankę grają, no to oczywiście co? Wejdzie tutaj nasza instrumentacja. Czyli tak jak widzicie, konwencja typowo koncertu dla babci i dziadka. Nie jest to żadna historia, jest to po prostu koncert z takimi krótkimi wstawkami mówionymi. No i mamy właśnie instrumentację. Potem jest o tym, że babcia i dziadek to przecież nasi najlepsi przyjaciele i z nimi na co dzień przecież czeka nas przygód wiele. I chodź ze mną, babuniu, po śniegu pochodzimy, potem dużego bałwana ulepimy. Prędko, dziadziuniu, po śniegu biegajmy i na sankach z górki szybko zjeżdżajmy. No i będzie o tym, że zima nas woła do zabawy, w związku z tym my też babcie i dziadka wołamy i wtedy pojawią się te nasze zabawy na śniegu, słuchajcie, i będziemy mogli wciągnąć. To będzie dobry pretekst do tego, żeby babcia z dziadkiem przyłączyli się do nas i razem z nami, z naszymi dziećmi zatańczyli. Będziemy łapać płatki śniegu, zjeżdżać na sankach i tak dalej, i tak dalej. Dobra. No i tam jeszcze jest trochę o zimie, wiadomo, i potem na końcu przecież muszą pojawić się życzenia. I tutaj też dzieci jakby zwracają uwagę na to, że gdy mi smutno, gdy mi źle, to dobrze się czuję, bo babcia obok jest i dziadzia za to doskonale wie, kiedy rozweselić mnie. Zabaw tysiąc zna i każdą usterkę naprawi raz, dwa. I teraz tak, jest też o tym, że babcia, każdą dziurę babcia zaceruje i najlepsze na świecie obiadki gotuje, ale żeby dziadkowie nie byli właśnie, że nie gotują, to też jest dziadzio najlepsze bajki opowiada i również gotuje jak mistrz świata. Więc będzie parę wstawek też o tym, że po prostu co robi najlepiej babcia, co robi najlepiej dziadzio, ale gdzieś tam uwzględniając, że jednak babcia, nie tylko babcia gotuje lepiej, bo gotuje lepiej, tak samo dobrze gotuje dziadek. No i na końcu oczywiście życzenia zwieńczone piosenką 100 lat dla babci i dziadka i życzenia, drogie babcie i dziadkowie, bardzo Was kochamy i chcemy podziękować za to, że Was mamy i żyjcie w zdrowiu nam 100 lat, bo bez Was smutny byłby świat. No i na końcu piosenka 100 lat dla babci i dziadka jako zwieńczenie całego zimowego koncertu. Oczywiście tych kwestii jest trochę więcej. Ja Wam przeczytałam tutaj fragmenty. Najdłuższe tutaj są właśnie takie czterowersowe. Przeważnie są dwuwersowe, więc mówię, jeżeli chcecie z dziećmi starszymi, możecie połączyć na przykład to, co mówi pierwsze, drugie dziecko ze sobą, potem trzecie, czwarte ze sobą i już macie troszeczkę dłuższe kwestie. One będą troszeczkę trudne do wypowiedzenia dla maluszków, dlatego ja mówię 4-5, u 5 wyjdzie super, 6-latki to w ogóle przygotujecie w tydzień, 4 spokojnie, a maluszki to mówię, wszystkie te zabawy są w stanie wykonać. Instrumentację właśnie w najprostszym wariancie, z kolei ten scenariusz dla nich może być dość trudny do powiedzenia. Tak, dobrze kochani, słuchajcie. Myślę, że było krótko, ale bardzo treściwie. Aha, bo już... Słuchajcie, to kto będzie chciał, kto będzie zainteresowany całym pakietem ze scenariuszem, to dajcie znać w komentarzach, my będziemy odsyłać Was do strony. Pakiet znajduje się na naszej stronie muzykonci.pl, nie w sklepie, tylko na stronie naszej, w zakładce pakiety muzyczne. On jest na samym górze wyróżniony. Tam znajdziecie wszystkie piosenki w wersji wokalnej, instrumentalnej, nutki, opisy, teksty piosenek, zaświadczenia, oczywiście filmy instruktażowe też tam znajdziecie. Ja oczywiście za chwilę też cały ten live zapiszę i on też będzie dostępny na naszym YouTubku, także będziecie mogli sobie łatwo do tego wrócić. I teraz
i tak naprawdę za rok i całą zimę. No dobra, odpowiadam zaraz na Wasze komentarze. Widziałam, że wcześniej mnóstwo jakichś dziwnych komentarzy się pojawiało. My to na bieżąco staraliśmy się, wiecie, działać, żeby tu poblokować te niechciane właśnie linki, więc mam nadzieję, że w nic nie kliknęliście. Ja zaraz będę właśnie odsyłać bezpośrednio do naszej strony, do zakładki pakiety muzyczne i tam będzie nasz pakiet dostępny. A za dzisiejsze muzykowanie dla babci i dziadka ja już teraz Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te propozycje, które są, może nie są trudne, ale są, wydaje mi się, że bardzo efektowne, przetestowane już w praktyce nieraz. Tylko dodam, że wszystkie te piosenki oczywiście zaaranżował pięknie Łukasz Kluczniak, któremu bardzo, bardzo dziękuję. No i pięknie zaśpiewała Ania, nasza plewa, której również bardzo, bardzo dziękuję. I stąd myślę, że wyszedł bardzo fajny zbiór piosenek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że będzie po prostu Wam się przydawał w pracy, bo na niczym nam tak nie zależy, jak na tym, żeby to Wam się przydawało w pracy i żeby też nie wymagało od Was, żebyście musieli przygotowywać z dziećmi miesiąc, tylko żeby już po prostu zagrać, zatańczyć, pokazać, ale żeby też efekt był fajny na koniec dla babci i dziadka. Także za dzisiejsze muzykowanie z całego serca Wam dziękuję, życzę Wam pięknego muzykowania, cudownego czasu z muzyką. I idę odpowiadać na komentarze. Wszystkiego dobrego, dziękuję Wam. Pięknego wieczoru, słuchajcie. I przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego na nowy rok, żeby Wam się dobrze pracowało, żebyście czuli satysfakcję, żebyście czuli się spełnieni, szczęśliwi i dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Także jeszcze raz pięknego muzykowania, pięknego wieczoru i słyszymy się, widzimy. Do zobaczenia, pa, pa!